Kończą się nasze rekolekcje. Powiedzieliśmy o rzeczach podstawowych, jeśli chodzi o zadbanie o własne życie duchowe, o własną więź z Bogiem, o to, by Boga czuć w swoim sercu przez wiarę, nadzieję i miłość. I dzisiaj, ostatniego dnia, chcielibyśmy powiedzieć o czynach miłości, które są właściwie sprawdzianem chrześcijańskiego życia. Chrześcijańskie życie bowiem może być całe w naszym tylko umyśle i w gruncie rzeczy nie wpływać właściwie na naszą codzienność. Chrześcijańskie życie może stać się, tak jak w wielu przypadkach się niestety dzieje, staje się właściwie tylko taką chmurą, którą po prostu odrzucamy, kiedy przychodzą konkretne problemy, konkretne wybory życia, a zwłaszcza kiedy przyjdą trudności. Wtedy wydaje się, że całe to chrześcijaństwo, które najpierw odziedziczyliśmy po rodzicach, potem ewentualnie przez katechezę, duszpasterstwo, młodzieży czy akademickie, staje się takim jakby skafandrem, który chciałoby się po prostu odrzucić, bo life is brutal, full of zasadzka, brutalnie mówią niektórzy. Życie jest trudne i trzeba sobie jakoś dawać radę. I wtedy zaczynamy właściwie wątpić w to wszystko, w co do tej pory no niby wierzyliśmy, ale nie zapuściło to w nas korzeni. I dlatego, jeśli chcemy wiedzieć, czy rzeczywiście słuchamy Słowa Bożego czystym sercem, czy jeśli chcemy wiedzieć, czy to Słowo Boże rzeczywiście dociera do wnętrza, czy też tylko zostaje taką muzyką, którą się zmienia co jakiś czas, i najlepiej sprawdzić to poprzez czyny miłości, poprzez fakty, nie opinie i hipotezy. Bo łatwo pójść nawet na manifestacje, łatwo pójść, powiedzmy, deklarować jakieś tam takie czy inne poglądy, bo jakoś tak emocje nas biorą. Okazuje się jednak, że kiedy potem przychodzi za te emocje, że tak powiem, dać siebie, a to już trochę inaczej wygląda. Jak to by ktoś powiedział, nie jestem niewolnikiem własnych poglądów. Innymi słowy, zmieniam je jak rękawiczki. Więc jeśli ktoś tak postępuje, to w gruncie rzeczy jest bardzo daleki od jakiejkolwiek dojrzałości, a przede wszystkim od tego, żeby się scalać wewnętrznie, na co cierpi dzisiaj nasza cywilizacja. My nie wiemy, kim jesteśmy. Nie czujemy się wewnętrznie scaleni. A to scalenie nie może zależeć tylko od takich czy innych buntowniczych poglądów, czy to po lewej, czy po prawej stronie sceny politycznej, bez znaczenia. Tylko zależy to przede wszystkim właśnie od zejścia na poziom serca. Czyli tam, gdzie człowiek jest człowiekiem naprawdę, do głębi. A żeby tam zejść, to trzeba być wiernym sobie. To trzeba rozważać dobrze to, co podają, rzucają na ladę życia społecznego. Nie wolno ulegać takim poglądom, czy innym poglądom. Warto zagłębić się i szukać prawdy. Tej prawdy prawdy, tej prawdy najprawdziwszej, tej jedynej prawdy. A jest to Bóg. I żeby to zrobić, siostry i bracia, to nie wystarczy słuchać Słowa Bożego. Zresztą sam Chrystus to powiedział, nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, takich jest pełno. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Ale ten, kto pełni wolę Ojca, który jest w niebie. A jaka ta wola jest? Ta wola się wyraża w czynieniu dobra, kropka. Nie ma więc i nie ma innych odpowiedzi na to pytanie. Czynieniu dobra. I dzisiaj mamy z tym poważny problem. W ideach nikt nas nie pobije. Absolutnie. Jak otworzycie jakiekolwiek radio, telewizję czy cokolwiek, po prostu idei mamy takie wachlarze, i to nie jeden, kilka, albo kilkadziesiąt, albo kilkaset. W zależności jak kto, jak wiatr zawieje. Natomiast
życie, a to ono idzie zupełnie jakby po innych torach. Także one się raczej nie zmieniają. I dlatego, siostry i bracia, trzeba sprawdzać swoje życie poprzez fakty. Fakty dobroci wypełnione dla drugiego człowieka. Nie tylko dla swojej rodziny, bo wielu mówi, o, proszę księdza, ja to jestem pobożna, ja to swoją rodzinę to bardzo dbam, to. Poza tym nikomu nic złego nie zrobiłem. Kiedy dbasz tylko o swoją rodzinę, to w gruncie rzeczy dbasz o siebie. O twoja rodzina to ty. Natomiast dbać o kogoś innego, uczynić dobro komuś, kto nie ma żadnego interesu, żeby mu pomagać. Wtedy dopiero jesteś kimś. Wtedy dopiero jesteś kimś. Jeśli nie, to właściwie kręcisz się dookoła siebie jak karuzela. Wszystko dla siebie, wszystko pode mnie. Ja, a reszta świata. I najważniejsze jestem ja oczywiście. To jest coś bardzo niebezpiecznego. To jest trochę tak, jak ktoś może widział, jak ludzie czasem są wciągani, albo przynajmniej słyszeliśmy, ja też nie widziałem na szczęście, że ktoś kogoś wciąga ten wir, prawda? I go udusi w końcu w rzece, bo jest taki wir. I my jesteśmy taką karuzelą, która kręci się wokół siebie, ciągle wokół siebie. Nie potrafimy wyjść z tego zaklętego kręgu, bo cokolwiek chcemy zrobić, to albo na pokaz, czyli dla siebie, albo po to, żeby nas inni widzieli, czyli dla siebie, albo po prostu, żeby nam dobrze było, czyli dla siebie i tak dalej. Dla siebie. Ja po prostu. I widzicie, jest to ogromny problem współczesnego człowieka w ogóle. W ogóle. W hasłach nikt nas nie pobije. Ani w demokracji, ani w wolności, ani w ogóle. No, absolutnie. A to są słowa. I dlatego uczynek dobroci spełniony ze względu na Ewangelię, nie ze względu na to, że się opłaca. Nie, bo to moja koleżanka, że w ogóle fajna dziewczyna, tak, nie, to fajna. Jak fajnie, to fajnie trzeba czynić, prawda? Tak czynią również ludzie niewierzący. Nie potrzeba być wierzącym, żeby być dobrym dla dobrych. Trzeba być chamem skończonym, żeby być dobrym, złym dla dobrych. O tak, to trzeba już być, mieć specjalne zaangażowanie osobiste. Natomiast, żeby być chrześcijaninem, nie wystarczy być dobrym dla dobrych. Jak jesteś zły, to spadaj. Jak mnie nie lubisz, to spadaj. To jest w ogóle nie chrześcijaństwo. Siostry i bracia, chrześcijanin to człowiek, który czyni dobro bez względu na osobę. Może być z PO albo z PiS-u, niezależnie od tego, po której stronie sceny politycznej jestem. Może być gejem albo nie gejem. Czynię dobro. Co nie znaczy, że ja muszę go od razu popierać w tym jego wyborach. Absolutnie nie. Nie wolno mi czasem. Ale siostro i bracie, ty masz czynić dobro. I dlatego mówiłem wam, że na zakończenie naszego dnia powinniśmy robić rachunek sumienia, który składa się z dwóch rubryk. Przychody i rozchody. I w przychodach trzeba się zapytać, ile ja dobra dzisiaj zrobiłem dla drugiego człowieka. Konkretne fakty. I to jest coś bardzo ważnego. Bo jeśli nie, to nie wolno nam krytykować ani polityków, ani tego świata, ani tych takich czy innych, po którejkolwiek stronie jesteśmy. Nie mamy tylko po prostu moralnego prawa. Mamy prawo siedzieć cicho, zamknąć pysią. Tyle. Dlaczego? Dlatego, że ja nic w ten świat dobrego nie wypompowałem dzisiaj. Kropka. That's life. To jest prawda. Taka jest rzeczywistość. I dlatego, widzicie, to jest coś niezwykle ważnego, żeby zacząć dawać wbrew własnemu egoizmowi, który nas wkręca jak wir. Zrobić coś naprzeciw. Kiedy byłem w seminarium jeszcze, przeczytałem taki fragmencik, powiedziałbym, rozważania matki Teresy z Kalkuty, która zaskoczyła mnie bardzo. Ona nie była ani naukowcem, ani nikim
rozważaniu powiedziała taką rzecz, że dla niej te osoby, którym pomaga, biedni, nieszczęśliwi, umierający na ulicach Kalkuty, ci, którzy ją o coś proszą, ci, których po prostu widzi i serce jej się łamie i nie sposób odmówić im. Ona powiedziała, że to oni są jej dobrodziejami. To są prawdziwi benefaktorzy. Dlaczego? Bo wyciągają ją właśnie z tego zamkniętego koła, z tego wiru, który nas wkręca. I ona nazwała ich, dzięki nim ja doznam zbawienia, jeśli doznam. Bo oni mnie wyciągają z tego mojego nieszczęścia, jakim jest egoizm, który przenika wszystko na skórze czuć po prostu. To jest to, co dzisiaj, czego nie chcemy nazwać, broń Boże, ani w mediach, ani gdziekolwiek. Siostry i bracia, to zaskoczyło mnie w przypadku Matki Teresy z Kalkuty, bo sobie uświadomiłem, że rzeczywiście, kiedy ja coś czynię dla drugiego, to mi się serce łamie i po prostu wychodzę do tych ludzi, to po prostu to oni sprawiają, że ja zaczynam być bliżej zbawienia. Inaczej się nie zbawię. Będę zamknięty w sobie jak płód poroniony, który nie ma życia. Tak Paweł o sobie powiedział, święty Paweł z Tarsu. I to jest coś niesamowitego. Ja kiedyś jechałem z moim kolegą Włochem, który czasem odwiedzają mnie moi znajomi z Włoch, tam 15 lat pracowałem. I jechaliśmy kiedyś autostradą z Poznania do Warszawy, tak dosyć szybko. On jest lepszym kierowcą ode mnie, więc trochę narzekał, że jest szybko, ja bym się coś nie wykorzystało, to mogłoby być. I w pewnym momencie, wyobraźcie sobie, ktoś przed nami uderzył, jeden w samochód, drugi, potem trzeci, potem prawda, chyba sobie cztery samochody, tak się, na szczęście nie jakoś strasznie groźnie. Wszyscy, jedna też mi się udało zahamować, zjechałem w trawę tam z boku, bo u nas są na szczęście szerokie te pobocza. I wyskoczyli wszyscy tam ratować tego kogoś, kto tam, czy się coś nie stało, to akurat jechali jacyś chyba Ukraińcy czy ktoś takim busem. I wyobraźcie sobie, no oczywiście było strachu trochę też, prawda, musiałem ochłonąć parę minut, żeby to wszystko jakoś, prawda, na szczęście nie było nic poważnego poza jakimiś tam drobnymi uszkodzeniami samochodu, ale wyglądało to bardzo groźnie. No i ten Włoch, który ze mną tam podróżował, mówi tak, ale u was jest coś niesamowitego, ja, u nas nikt by nie wyskoczył na autostradzie, żeby komuś tam coś pomagać. A u was wszystkie samochody się zatrzymały i poleciały do tego samochodu, żeby pomagać tym ludziom. U nas we Włoszech, których nie da. Znam trochę Włochów, ale tak nie miałem do czynienia z żadnym wypadkiem, na szczęście. Bo mówił, u nas nikt by się z nie ruszył, wszyscy by siedzieli, żeby przypadkiem coś się nie stało. Zobaczcie, jeśli jeszcze jest trochę w nas dobroci, to właśnie takie sytuacje, potrzeby innych sprawiają, że my wychodzimy z siebie, z własnego egoizmu. I dopiero wtedy, siostry i bracia, jesteśmy sobą. To znaczy, takim człowiekiem, jaki Bóg nas chce. Co więcej, zaczynamy czuć siebie pozytywnie. Nie dlatego, żeśmy zrobili kto wie co tam. Tylko, że ja jestem, jakby to powiedzieć, z siebie nawet nie dumny, bo to tylko głupi tak muszę powiedzieć, ale po prostu cieszę się, że jestem zdolny do dobra. Wiecie, jaki to jest power? Jaki to jest kop? Własną tożsamość buduje się wtedy, kiedy czynisz dobro. Ty się scalasz wewnętrznie, ty się integrujesz. Inaczej będziesz po prostu rozlazłą żabą, którą przejedzie pierwszy, lepszy wariat na drodze. Na drodze życia. To jest właśnie nas scala. Ja kiedy patrzyłem na Matkę Teresę z Kalkuty, to widziałem, że to była kobieta, że tak powiem, zjednoczona w sobie. Ona wiedziała, co chce. Prosta, skromniutka. A zobaczcie, co ona dała światu. Ona miała dwie sari, czyli taki rodzaj habitu, który tak naprawdę to jest takim rodzajem bandaża. Miała jedno i drugie na zmianę i jeszcze szczoteczkę do zębów miała.
tak żeby każda siostra mogła w pudełku takim cały swój majątek zawrzeć. I za nią poszło ponad 6 tysięcy dziewczyn. Bo co? Bo ona coś dała, ale co dała? Co ona mogła dać? No siebie. To jest największy skarb. Ty jesteś największym skarbem. A zobaczcie, ile ludzi, ile dobra wpompowała w ten świat, a potem jeszcze wszystkie siostry, które za nią poszły i do dzisiaj pracują. Na ulicach Kalkuty, wśród umierających. Ona nawet czasami tyle, co tam tych leków ktoś im podaruje, tyle one ofiarują, ale to, co mogą ofiarować, to siebie, swoją pomoc, swoją życzliwość, swoją dobroć. I wy jesteście do tego zdolni, wasza dusza tego pragnie. A jeżeli się tak zabandażujesz w tym twoim egoizmie, to potem nie chce ci się nawet skrzydła wystawić z tego bandaża. Po prostu siedzisz w tej doczesności i umierasz, nie wiedząc nawet, że to się dzieje. Także co trzeba robić? Odezwać się dobrze do człowieka, który stoi obok. Nie krytykować, że ubrał się jak idiota. To jest jego problem. Tu jakoś nie widzimy, że mamy problem w dyskryminacji. Gdzie indziej widzimy, a tu nie. W obgadywaniu innych. Trzeba do niego podejść. Trzeba odezwać się do ludzi, którzy mieszkają obok. Trzeba zagadać, trzeba stracić 3 minuty czasu. Nie tylko dla formalności, dla zrobienia dobrego wrażenia. Jak to się na Zachodzie stało, podstawowe odzywka, nie wiem, po angielsku, po francusku czy po włosku. Stai bene, czyli wszystko u ciebie dobrze. Na to jest tylko jedna odpowiedź. Tak, wszystko jest dobrze. Czyli dajesz pozorne pytanie, że coś chcesz się go zapytać, tak naprawdę masz pewność. On chce, żeby powiedzmy, żeby w ogóle coś tam pomachać. Trzeba czynić dobro. Wystarczy kogoś wysłuchać. Wystarczy kogoś zrozumieć. Wystarczy komuś podać rękę. Może komuś pomóc. Może komuś zaufać. Może komuś po prostu przebaczyć, bo zaszedł pan za skórę. Może trzeba zrobić komuś dobro temu, kto na to nie zasługuje, wprost przeciwnie, zasługuje, żeby go strzelić w gębę, aż padnie trupem. Właśnie trzeba to zrobić. I zobaczycie wtedy, jak inaczej zaczynacie patrzeć na ten świat i na siebie samych. Mówiłem już o tej wewnętrznym scaleniu, które temu towarzyszy i dlatego święci to byli ludzie, że tak powiem, pewni siebie, nierozdygotani i umierający, prawda, z każdym powiem mocniejszego wiatru. Ale co się z tym? Zaczynamy dostrzegać dobro naokoło nas, którego nie widzimy. Póki jest człowiek młody, te siły witalne jeszcze są jakie takie, no to tak się mniej więcej, idziemy tam, może to zrobimy, jakieś perspektywy, może ożenię, wyjdę za mąż, wszystko będzie dobrze, na pewno. Na pewno. Jak nie zrobisz tego ty, to samo się nie stanie. O dziwo. I często potem zaczynamy narzekać, nienawidzimy tego świata. Czasami nawet młody człowiek, który jest tak negatywny, tak wkurzony na wszystko, przeklina po prostu, ta jest głupia, ta kretynka, to ten, ci są politycy, dojcze. Po prostu wszystko jest źle. Tylko ja, po prostu królewna Śnieżka, czy król z bajki. Zobaczcie, taka jest prawda, tylko nikt nie daje sobie tego powiedzieć. Boimy się, że ktoś nam to powie. I dlatego trzeba zapytać siebie, czy ja widzę dobro. Bo jeśli nie widzę, jeśli wszyscy są źli, tylko nie ja, to znaczy, że problem jest tu. O tu, nie we mnie. Znaczy nie w kim, tylko we mnie. Taka jest prawda. I kiedyś, no to opowiadałem dzisiaj już wieczorem, ale powtórzę wam, sympatyczna historia się zdarzyła, kiedy się pracowałem przy mnie tam w Sanktuarium Matki Bożej w Powstającej Pomocy, tam gdzie jest ten oryginał obrazu. Wieczorem siedzę przed wieczorną mszą o 18:30, jest tam msza. No i tak siedziałem, coś tam się modliłem, w końcu patrzę, wchodzą do naszej zakrystii, taka duża jak połowa tego kościoła. Wchodzą takie dwie starsze panie, czy jedna starsza, druga ciutkę młodsza. No i ta starsza mówi, Padre, musi mi ojciec odprawić mszę świętą za dzisiaj, za świętej pamięci mojego męża, Angelo się nazywa, Angelo do po polsku, Ani.
Bo proszę Ojca, to był istny anioł, to był dobry człowiek, jaki to jak on się dziećmi zajmował, jaki był przystojny, proszę Ojca, bo to jest oczywiście najważniejsza rzecz na świecie. Więc i w ogóle, proszę Ojca, w ogóle. No, tylko, że ja sobie zapomniałam, mówi ta babcia, zapomniałam sobie o zamówić wcześniej tą mszę, a przecież to dzisiaj jest jego rocznica. To się w grobie będzie przewracał, jak ja się nie pomodlę za niego. No więc ja zobaczyłem, czy mam wolne, akurat była wolna jedna intencja. Więc mówię, dobrze, to niech Pani idzie się pomodli przed obraz Matki Bożej, ja się tylko ubiorę. Możemy odprawić tę mszę świętą właśnie teraz, ponieważ się zaczyna akurat czas na mszę. No i ona poszła modlić się. A ta druga jej znajoma tak się kręci po tej zakrystii. W końcu mnie wytrzymała i podchodzi do mnie i mówi: Ech, tam proszę księdza, gdzie tam on taki był anioł? Proszę Ojca, on podnosił wysoko łokieć. Dopiero potem się dowiedziałem, co to znaczy. Podnosić łokieć, jak ktoś pije, no to podnosi łokieć. No więc jak ktoś pije wino, to właśnie nie pije mocniejszych trunków za bardzo. I tak, o, łokieć podnosił wysoko. No się tak nazywa to. Potem mówi tak, przystojnak był, to fakt. Więc dziewczyny i kobiety się za nim, nie jestem taki pewna, czy nie. Nie zdradzam jej. Oj, obawiam się. Dziećmi dwie córki mają piękne, nie tak bardzo się zajmują. A ona już jest na tyle stara, że nie pamięta, ale sama mi kiedyś mówiła, bo ja mieszkam razem z nią na tym samym piętrze, mówi, to ona kiedyś nawet ją, jak się upił, to ją deszcz. Tylko ona nie pamięta, bo jest stara. Więc po prostu wysłuchałem rachunku sumienia zrobionego przez sąsiadkę, uśmiechnąłem się trochę. No i ja mówię, no to, no dobrze, ale, no to czemu ona za nim tak tęskni? A ona tak założyła właśnie ręce i mówi, a proszę księdza, bo był, a teraz go nie ma. No i takie niby proste, ale ja sobie uświadomiłem wtedy, drodzy, że widzicie, że po prostu często nie widzimy dobra, które jest naokoło nas. Że diabeł zakrywa przed nami dobro, które jest. Jemu na tym zależy. Nie potrzeba nikogo opętywać, jak w filmach. Po co on ma kogoś opętać, jak bez tego, bez większego trudu to załatwi. Wystarczy, że zakryje przed nami dobro. I w końcu, zwłaszcza jak nam życie da deską w łeb, to zaczynamy widzieć ten świat beznadziejny. Nie tylko starość się Bogu nie uda, ale młodość mu się nie uda, ale wszystko jest po prostu gdzieś do luftu. Nie? I co? I zaczynamy przeklinać ten świat. A nie widzimy dobra, które jest. Kiedy ostatni raz powiedziałeś swoim rodzicom, że ich kochasz? Nie kiedy byłeś małym szklanem. Nie wiedziałeś nawet, co to znaczy. Kiedy ostatni raz komuś podziękowałeś za to, że masz przyjaciela? Kiedy się ostatnio do niego pomodliłeś? Kiedy ucieszyłeś się, że masz jakie takie zdrowie? Że jeszcze nie masz depresji? Poczekaj jeszcze trochę. Się śmiejecie, a moi znajomi, którzy bardzo długo czekali na dziecko, w końcu się urodziło lekko tam z jakimiś wadami, byli po prostu tak szczęśliwi, przez lata chcieli mieć dziecko i po prostu to się modlili, życzyli się w cudach świata. Nie? A drudzy, prawda, urodziło mi się dziecko, no dobra, ojciec się oczywiście w okoliczności zalał w pestkę, żeby było fajnie, musi być fajnie w życiu. I jakby to się po prostu im należało jak psu miskę, przepraszam za wyrażenie, w ogóle nie rozumieją, że to jest dar od Boga. Mieć zdrowe dziecko. Że kochać, mieć kogoś do kochania. Mieć, nawet się z kim posprzeczyć. Mieć kogoś, kto dla ciebie ofiaruje swoje życie. Biorę ciebie za żonę. Biorę ciebie za męża. Na całe życie. Nie, tylko w dobrej. Jak będzie się dobrze, to dobrze. Jak nie, to spadaj. Nie możesz powiedzieć komuś, kocham cię, kochana, aż do twardu. No nie, bo jest miłość na całe życie, bo i nie ma w ogóle taka, to jest wszystko. I widzicie, to bardzo ważna rzecz. To bardzo ważna rzecz, żeby patrzeć na życie bardzo realnie i dopuszczać do siebie prawdę. Nie żyć w tych marzeniach takich młodzieńczych,
które są piękne może z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo nierealistyczne. I człowiek przez nie bardzo często popełnia głupstwa po prostu, głupich wyborów dokonuje. Nie widzi tego, w co się ładuje, albo odwrotnie, nie widzi dobra, które stoi obok i odrzuca je. Bóg się wydaje, że ktoś taki wie, co to. Dlatego trzeba rozróżniać, trzeba rozeznawać. A przede wszystkim, jak mówię, czytać Słowo Boże i czynić dobro. Jeśli czynisz dobro, zobaczysz, że będziesz miał prawdziwe spojrzenie na świat, że ty dojrzewasz, że ty stajesz się nie tylko scalony, ale zaczyna powracać ci ta nadzieja, o której w sobotę, w niedzielę mówiłem, że dzisiaj brakuje świata. Bo ta nadzieja bierze się z dobra, które widzimy i którego doświadczamy. I dlatego, jeśli mogę zostawić wam na zakończenie tych naszych spotkań jakieś przesłanie, to żeby oczyszczać serce, słuchać Słowa Bożego, bo ono ciągle nam pokazuje tę prawdziwą perspektywę życia, ten właściwy kierunek. I potem czynić dobro, jeśli chcesz poczuć, że Bóg jest w twoim życiu, czyń dobro, nie oglądając się na ludzi, nie patrząc, czy komuś się należy, czy komuś lepiej nie robić. Czyń dobro, na tym jeszcze nikt na świecie źle nie wyszedł. Bądź dobry dla drugich.